Okej. Okay. Wczoraj w godzinach wieczornych dostaliśmy od twórców Dune Awakening już faktycznie ładnie przygotowany 26-minutowy gameplay właśnie Dune Awakening, którym jeden z devów tłumaczy, co faktycznie dzieje się na ekranie i jak to się dzieje. Widać tutaj od razu, że działa to trochę mniej płynnie niż w poprzednim dostarczonym przez devów filmie i widać też trochę ociężałość postaci. Postacie i NPC nie poruszają się tak płynnie jak w najnowszych Assassinach, ale z drugiej strony nie poruszają się też tak sztywno i muminowato jak w grach Bethesdy, Starfieldzie czy grach CD Projekt, na przykład w Cyberpunku. Dobra. Tyle tytułem wstępu, przeanalizujmy teraz sobie w skrócie ten gameplay. Aha, oczywiście na początku od razu zaznaczałem, że materiał pochodzi z wersji beta i czasem widać jakieś bugi, ale wszystko będzie na premierę jeszcze doszlifowane. Grę rozpoczynamy na statku, nie na planecie, tworzymy tam swoją postać, zaczynając od wyglądu, od awatara i widać tutaj wyraźnie, że wybór jest spory. Powiedziałbym nawet, że to jeden z bardziej szczegółowych kreatorów postaci, jakie widziałem obecnie w grach. Po zbudowaniu swojego awatara tworzymy jego życiorys, skąd pochodzimy, do jakiej należymy kasty i najważniejsze, kto był naszym mentorem. Nasz mentor określa startowy zestaw skilli. Dalej na filmie przeskakują kilka wydarzeń fabularnych i pokazują początek rozgrywki na planecie. Widzimy się w jakiejś jaskini pełnej pozostałości po jakiejś starożytnej kulturze. Wkoło widzimy też nawet szczątki ludzi. Pierwsza rzecz, którą znajdujemy w grze, to plecak. Plecak poza umożliwieniem przenoszenia różnych rzeczy pozwala nam je też craftować. Tutaj chyba pierwszy raz też zobaczymy właściwy interfejs gry. Niestety, albo stety dla niektórych, to typowy konsolowy interfejs stworzony tak, by dobrze operować na nim padem. W plecaku na początek craftujemy prosty nóż ze złomu, nabijając przy okazji pierwsze doświadczenia crafterskie. Jaskinie zostały uszczelnione przed wilgocią, dlatego od razu przydaje nam się ten nóż do przecinania tych uszczelni. Dalej, po zebraniu kilku roślin tworzymy pierwsze bandaże i jak osiągniemy więcej punktów zdrowia, odpala się nam pasek staminy, dzięki któremu możemy się wspinać. Wspinaczka bazuje tutaj na tej z Conan Exiles, ale jest ulepszona, bo już na początku widać, że można podczas wspinaczki na przykład wyskakiwać do góry, coś właśnie na kształt asasynów. Później przenosimy się na pustynię obok naszego ornikoptera i musimy zwiewać gdzieś pod skały, ponieważ naszą małą ważkę zjada właśnie czerw i deweloper w tym momencie mówi nam, że jest to czerw, jeden z tych mniejszych grze. Przypominam, że na te mniejsze będzie można później polować. Później pokazują mechanikę udaru, to górna część interfejsu ze słoneczkiem. Jeśli pasek się zapełni, dostajesz graczu udaru, czyli debuffa powodującego, że szybciej zużywasz wodę. Więc trzeba się chować w cieniach i jaskiniach. Debuff z czasem znika, gdy przebywasz dłużej w cieniu i gdy właśnie ogólnie unikasz słońca. Zbieramy zasoby, tak jak w innych grach z ziemi, ale później zobaczymy też urządzenie zwane promieniem tnącym. Ten tool pozwala nam wyszukać słabe punkty jakiegoś zasobu i zacząć cięcie, czyli pozyskiwanie zasobu właśnie z tej skały, z tego jakiegoś kawałku metalu. Muszę przyznać, że ciekawie i fajnie to wygląda. W grze występuje też inny debuff. Gracze mogą być zainfekowani przyprawą i też trzeba się będzie chować w bezpiecznych miejscach, bo przyprawa źle działa na naszą psychikę. Widzimy coś na kształt halucynacji. W dalszej części rozgrywki pokazują nam atak na bazę NPC. Przerzuciliśmy się na postać bardziej rozwiniętą, jak widzicie. Za pomocą lornetki zaznaczamy cele w bazie, czyli NPC, które chcemy zaatakować, a te cele wszystkie przenoszą się też na nas, na nasz kompas. Fajnie to jest pokazane używanie czegoś na kształt lotni i linki z hakiem. A jakżeby? Obecnie nie ma dobrej gry bez linki z hakiem. Nawet widziałem ostatnio w Throne and Liberty coś takiego. Tak czy siak, barze NPC-ów można zaatakować z każdej strony dzięki właśnie takim wynalazkom. Podkreślają, że w Dune można fajnie się przemieszczać, kombinując różnymi umiejętnościami. Czyli ta linka z hakiem, czy ten właśnie pas zawieszenia, który pozwala latać przez krótki okres czasu. Na filmie craftujemy pierwszą broń w grze, Manula Pistol. Jak wiadomo, w Dune zamiast kul używa się częściej strzałek, które mają mniejszą prędkość, ale za to łatwiej penetrują tarczę. Dalej widzimy gracza w klasie Trappera, czyli taką podstawową klasę.
Operuje się tam granatami, jakimiś pazurami do poruszania się i pistoletami. Dune Awakening, tak jak mówię, to trzecioosobowa strzelanka z umiejętnościami melee, jeśli chodzi o walkę. Na początku też, jak widzimy, obrażenia leczy bandażami, więc trzeba się gdzieś schować, by ten bandaż wyjąć. I tak jak w większości gier, nie jest to instant uleczenie, tylko bandaże do pełnego wyleczenia potrzebują czasu. Później devowie przyłączają nas na inną klasę, która korzysta z walki wręcz. Czyli Swordmastera. Swordmaster wykorzystuje atak charge, który pozwala mu zbliżyć się do wroga, później riposta i cios mieczem. Kolejna klasa dalej w prezentacji i jest to Mentant, czyli korzysta z umiejętności takich bardziej psychicznych, chociażby taką ma umiejętność jak Battlefield Calculation. Mentant na podstawie tego, co widzi, potrafi zobaczyć to, w co są wrogowie ubrani i co noszą ze sobą, na przykład bronię, pancerz i tak dalej. Mentant wyposażony jest też w specyficznego drona, który również potrafi zabijać, unieszkodliwiać wrogów. Co ciekawe, Mentant widzi również to, co mają ze sobą nasi sojusznicy i inne postacie graczy. Kolejna część filmu pokazuje nam odzyskiwanie krwi z poległych wrogów. W plecaku tworzymy worek na krew, w którym odzyskujemy później krew z wroga. Jeśli pozyskasz krew z wroga, możesz ją wypić, ale nie będzie to dla ciebie dobre tak do końca, bo podniesie co prawda nasz poziom płynów, czy tam wody, ale dostaniemy debuffa, osłabienie. Ponieważ krew trzeba najpierw przemienić na wodę w specjalnej maszynie, a więc w skrócie, po wypiciu krwi nasz pasek zdrowia się skróci, a pasek wody nieznacznie powiększy. Kolejna część filmu to budowa bazy. Najpierw stawiamy konsolę taką specjalną na ziemi, wokół której wszystko budujemy. Od tego się zawsze zaczyna budowę i ta konstrukcja pozwala jak gdyby zarezerwować działkę na budowę i też od tej konsoli postawionej na ziemi zaczynamy płacić podatki dla cesarza. Budowanie tutaj wygląda tak, że na początku hologram pokazuje nam, jak to będzie wyglądać, a później wypełnia się to miejsce właściwymi częściami budynku. Czyli bardzo proste i przyjemne budowanie, znane właśnie z Conana, Soul Maska czy innych survivali. Tutaj fajny temat, bo grając kilka osób, jedna może na przykład stawiać te hologramy, a druga może je wypełniać już gotowymi częściami budynku. Takie wspólne budowanko. Później wspominają o tym systemie schematów, o których już mówiliśmy wcześniej. Po prostu sprzedajemy komuś schemat naszej przemyślanej bazy, nasze cudo architektoniczne i inny gracz je kupuje. Fajny temat dla nas, jak chcemy postawić bazę w innej lokalizacji na szybko, to też fajna sprawa. Nie trzeba kombinować z projektowaniem, bierzemy schemat, po prostu rzucamy, budujemy i elo. Standardowo, gdy zbudujemy bazę, wypełniamy ją maszynami crafterskimi, jak w każdym survivalu. I oczywiście na filmie pokazaną mamy maszynę do ekstrakcji krwi. Bierzemy worek z krwią i oczyszczamy ją w maszynie. Przekształca się to na wodę, którą zabieramy ze sobą na pustyni. Pokazują nam też maszynę do craftingu pojazdu. Na początek pojazd typu rower piaskowy, czyli taki pierwszy podstawowy pojazd w grze. Pojazd dość dobrze konfigurowalny z różnymi modułami, na przykład dodatkowe siedzenie dla gracza kolegi. Gracz kraftuje na tych maszynach crafterskich podobnych do drukarek 3D poszczególne moduły pojazdu. Gdy mamy już wszystkie moduły pojazdu, wyciągamy je z drukarki 3D i składamy za pomocą narzędzia spawalniczego w jedną całość. Oczywiście działa to też tak, że składając pojazd możemy wspólnie z innymi graczami się bawić i to robić właśnie dodając różne moduły. Ciekawostka, na filmie deweloper wspomniał o tankowaniu pojazdu, więc wkradnie nam się tu trochę realizmu. Ciekawe, po ile na Arrakis jest na przykład LPG, bo u mnie po 2,79. Kolejna rzecz pokazana na filmie to eventy. Gra ma takie zawierać dynamiczne eventy. Na filmie pokazują nam event związany z odzyskiwaniem łupów ze statku, który po potyczce spada na pustynię. Problemem tutaj z tymi eventami jest to, że te wydarzenia widoczne są bardzo dobrze dla wszystkich w pobliżu, więc nie będziemy na pewno tam sami. W obszarze PvP będzie tutaj problem z innymi graczami, czyli na przykład w obszarze PvP będziemy musieli się tam tłuc z innymi, a w obszarze PvE będzie obowiązywać zasada kto pierwszy, ten lepszy. I ta szybsza osoba zgadnie nam ciekawe przedmioty sprzed nosa. Gra posiada też cykl dnia i nocy. Dzień oczywiście będziemy walczyć z gorącem, a w nocy będą nam życie uprzykrzać statki patrolowe z NPC, które jak zostaniemy wykryci, ześlą na nas patrole i z nimi trzeba będzie się zmierzyć. Kolejne rzeczy na filmie to informacje na temat sandwormów, bo podróżując po pustyni będziemy przyciągać te gigantyczne
czerwiec. W grze będzie istnieć specjalny rodzaj piasku, bardzo pożądany przy craftingu i podczas jego zbierania właśnie będziemy przyciągać czerwie. Jeśli za dużo czasu spędzimy przy jego pozyskiwaniu, oczywiście. Po środku ekranu na interfejsie pojawia się nam znacznik, który pokazuje, jak wściekły jest nasz robal i jaką mamy opcję, żeby się go pozbyć. W zasadzie to jedyna opcja teraz to powrót na skały, albo inaczej zginiemy w bebechach tego stwora. Po stworzeniu pierwszego omnikoptera wznosimy się w powietrze i cała perspektywa świata się zmienia. Przemieszczanie staje się łatwiejsze, bo oczywiście unikamy czerwi, a podczas przemieszczania w powietrzu można zmienić widok na widok z poziomu mapy. Lecimy do pierwszego miasta, czy też wioski, pierwszego takiego miasta hubu, wioska Harkonnenów. Tutaj spotykamy kupców, inne gildie, innych graczy, z którymi możemy handlować i tutaj też gra zawiera standardowe MMO interakcje, takie jak emotki, grupowanie, czat, czy handel między graczami. Tutaj też mamy misje fabularne, mamy sprzedawców NPC, którzy sprzedają nam broń, mamy tutaj frakcje i oczywiście to, co mówiłem poprzednio, można tutaj przysiąc wierność z jednej z dwóch głównych frakcji w grze, czyli Harkonnom lub Atresowi. Kolejna rzecz na filmie to coś na kształt dungeonów, czyli stacje testowe. To nic innego jak dungeon dla kilku graczy. I oczywiście jak to przy dungeonach trzeba się lepiej przygotować, bo to większe wyzwanie niż atrakcje open world. Ciekawostką jest też to, że przed takimi dungeonami będzie można zmienić na przykład build i dobrać umiejętności tak, by uzupełnić się z innymi graczami w party. Oczywiście stacje testowe mają swoją historię, swoją fabułę i ciekawy lód oraz bossów. Fajnie tutaj na tym gameplayu pokazany jest miotacz ognia, jakieś pole siłowe na kształt barykady i oczywiście tarcze u NPC-ów. Tego chyba wcześniej nie widzieliśmy. Na końcu dungeonu czeka na nas skrzynka ze specjalnymi komponentami do craftu, które są dość rzadkie i bardzo dobre w grze. I na sam koniec tego pięknego filmu, tego pięknego gameplaya pokazują nam endgame, czyli wojny o przyprawę, które będą toczyć się na głębokiej pustyni. Gigantyczne walki między wieloma graczami i gildiami, którzy chcą zebrać jak najwięcej przyprawy dla siebie i to w jak najszybszym czasie. Fajnie tu będzie na pewno działać mechanika tego dudnika, która polega na tym, że jeśli przegrywamy walkę, to możemy się zdecydować na użycie takiego dudnika, by przywołać gigantycznego czerwia, który uniemożliwi zebranie przyprawy wszystkim bez wyjątku. Ojej, to ja już widzę te bugi, lagi i tym podobne i inne rzeczy, jakie się będą działy tutaj przy tych endgame'owych rozgrywkach, wojnach o przyprawę. Dobra, tyle tutaj. Fajnie to wszystko pokazane, nie ukrywam, że bardzo mi to się wszystko podoba i nie ukrywam, że będę spędzał w tej grze długie godziny. Dużo ujawniono w tym gameplayu informacji na temat rozgrywki i w końcu widzimy, jak to będzie wyglądać. Czekam na więcej takich materiałów. Na tą chwilę, z tego co widzę, martwię się tylko o to, żeby ta gra w obyciu, w movemencie, w walce nie wyglądała zbyt drewnianie, jak na przykład Alex. Wolałbym, aby wyglądało to właśnie jak Assassin, Horizon Zero Dawn, czy nowe Tomb Raidery albo Uncharted. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Dajcie lajka, suba, komentarz, dzwona. Nara.